Słowo Budzik, dzień dobry, szczęść Boże, alleluja, Chrystus zmartwychwstał, mamy niedzielę. Zakorkowany czy otwarty? Tak, o tym będzie dzisiaj. Serdecznie zapraszam. Z Ewangelii według świętego Marka. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nic nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Mamy człowieka, który nie słyszy i nie mówi. Popatrzcie, jaka trudność w komunikacji, w wyrażaniu siebie, w takim funkcjonowaniu. Tak? To jest wielkie cierpienie tego człowieka. Jezus go uzdrawia. Zauważcie, bierze go na bok. Takie osobiste spotkanie z tym głuchoniemym chce Pan Jezus mieć. Odnosi do Ojca, tak jak w Eucharystii. Tak? Podniósł oczy do góry i mówi mu: otwórz się, Efata. I ten człowiek słyszy, mówi, tak w ogóle zaczyna się robić zamieszanie to pozytywne w świecie wokół tego człowieka. To słowo, jak czytam je, jest dla nas, bo możemy nie słyszeć Boga, nie słyszeć prawdy, nie słyszeć siebie, nie słyszeć bliźniego. A z tego rodzi się też to, że nie mówimy. Nie mówimy właściwie, nie mówimy wielkich dzieł Boga, nie mówimy dobra, tak? Nie komunikujemy dobra tak, jakbyśmy chcieli. Ale jednocześnie wielu chrześcijan, nie wiem jak ty, ma trudności z uwielbieniem, tak? Z modlitwą uwielbienia, modlitwą zachwytu Bogiem. No jak prośba, no to tak. No dziękczynienie to jeszcze, no przeproszenie to, zwłaszcza ktoś narozrabia, ale zachwyt Bogiem, bezinteresowne chwalenie, że Pan jest, jaki jest. Jak często nudzimy się taką modlitwą, albo mówimy i już nic nie możemy powiedzieć, tak? Znaczy, nie ma tego w nas? Kiedy czytam to słowo, więc to przychodzi mi na myśl ta pieśń: dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich ust, abym przemówił uwielbieniem. Nie? Dotknij mego serca, abym prawdziwie kochał Cię. Nie? To słowo nas dziś prowokuje do tego, by prosić Jezusa, by wypowiedział nad nami Efata, nad naszym myśleniem, nad naszym patrzeniem na świat, też nad naszą modlitwą. Żebyśmy byli ludźmi uwielbienia, ludźmi Pana. No, to mamy nad czym myśleć. To mamy o co Pana Boga prosić. No i próbuj to modlitwę uwielbienia, zachwytu Bogiem. Choćbyś się powtarzała. Mów cały czas. Bo wtedy Pan będzie uzdrawiał Twój język, Twoje serce. Uzdalniał Cię do tego, by być człowiekiem mówiącym, widzącym, słyszącym to wszystko, co czyni Bóg, i by być dobrym przekaźnikiem tej mocy Bożej w świecie. Dobrej niedzieli, pozdrawiam Was i do jutra z Panem Bogiem.